Górnik Zabrze bez piłkarskich wzmocnień kadrowych, ale z nowym trenerem, wychowankiem klubu Janem Żurkiem. Kiedyś mecze tych drużyn elektryzowały sportową Polskę. Dziś Legia walczy o mistrzostwo, Górnik broni się przed spadkiem. Na co więc mogą liczyć kibice Górnika Zabrze, mówi nowy kapitan drużyny Dariusz Dźwigała. Będziemy walczyć do ostatnich sił. No, będziemy chcieli za wszelką cenę zdobyć dzisiaj 3 punkty. Raków Częstochowa wygrał z Petrochemią. My nie oglądamy się na inne zespoły. My mamy pewien cel do wykonania i na pewno będziemy w każdym meczu walczyć, jak, no nie wiem, jak to określić, no, do upadłego. Miał rację kapitan drużyny zabrzańskiej. Górnik grał niezwykle ambitnie. Oto 29. minuta spotkania, dośrodkowanie Mieczysława Agafona. Strzał Marcina Kuźby, piłka odbija się od pleców Igora Kozioła, myli Grzegorza Szamotulskiego i gospodarze prowadzą 1-0. Inna rzecz, że drużyna warszawska popełniła całą serię błędów w obronie. Skrzypek dopuścił do dośrodkowania w wykonaniu Agafona, nie sięgnął piłki Kozioł, no i nieszczęście widoczne, rykoszet, który pozwolił Zabrzanom na zdobycie prowadzenia. 10 minut później oglądaliśmy akcję Górnika Zabrze, strzał Piotrowicza, minimalnie niecelny. Drużyna zabrzańska grała dynamicznie, z impetem, szybko, często atakowała skrzydłami. Warszawianie zdecydowanie wolniejsi, mniej pomysłowi w atakach. I oto 38. minuta meczu i 2-0 dla gospodarzy. Druga bramka Marcina Kuźby, który gra w reprezentacji olimpijskiej Pawła Janasa. Była to klasyczna kontra. Wywalczył piłkę Michał Probierz. Zagrał Robert Wilk, znowu Probierz doskonałym podaniem otwiera drogę do bramki Marcinowi Kuźbie i ten strzela bezbłędnie. Górnik Zabrze zwycięża warszawską Legię 2-0.